Cześć! Witajcie na kanale Prosta Bułka. Dzisiaj upieczemy pszenną bagietkę z nadzieniem czosnkowym. Zostawcie lajka, dodajcie subskrypcję. Zaczynamy! Na początku przygotujemy zaczyn. Do 250 ml ciepłego mleka dodajemy 30 g drożdży oraz łyżeczkę cukru. Całość mieszamy i odstawiamy, aby drożdże zaczęły pracować. Do miski wsypujemy 500 g mąki pszennej typu 650, łyżeczkę soli, 50 ml ciepłej wody i wcześniej przygotowany zaczyn. Wszystko mieszamy i wyrabiamy do momentu, aż ciasto stanie się gładkie, elastyczne i przestanie kleić się do rąk. Następnie przykrywamy i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. W tym czasie przygotujemy nadzienie czosnkowe. Do 60 g masła dodajemy 5 ząbków czosnku przeciśniętych przez praskę, łyżeczkę suszonego koperku i łyżeczkę suszonej pietruszki. Oczywiście możecie użyć też świeżych ziół. Całość ucieramy, aż składniki się połączą. Nasze ciasto podwoiło swoją objętość, jest bardzo pulchne, teraz wykładamy je na blat i jeszcze chwilę wyrabiamy. Następnie dzielimy je na dwie części i z każdej formujemy bagietkę. Teraz przekładamy do formy lub na blachę, przykrywamy i odstawiamy jeszcze na 30 minut do wyrośnięcia. Nasze bagietki już podrosły, więc robimy w nich kilka nacięć i w każde wkładamy wcześniej przygotowane nadzienie. Tak przygotowane bagietki wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i pieczemy około 15 minut z użyciem górnej i dolnej grzałki. Moje bagietki czosnkowe są już gotowe, pachną intensywnie. Urwijmy kawałek i zobaczmy, jak wyglądają w środku. Są puszyste, bardzo miękkie, smakują wyśmienicie nawet bez dodatków. Smacznego!